Izabella Krzan oficjalnie zabrała głos. Mówi o romansie z Norbim. Izabella Krzan podczas porannego pasma kanału Zero niespodziewanie zabrała głos w temacie relacji z Norbertem Norbim Dudziukiem. Powiedziała o wszystkim wprost, nie pozostawiając już żadnych wątpliwości, Izabella Krzan znów z Kamelem. Na początku roku w Telewizji Polskiej rozpoczęła się rewolucja, w wyniku której z prowadzeniem Pytania na śniadanie musieli pożegnać się wszyscy prowadzący. Wielu z nich szybko znalazło nowe prace w mediach, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski czy Aleksander Sikora przeszli do Polsatu, ANAPE. Małgorzata Obczowska zadebiutowała ostatnio na antenie stacji W Polsce 24, także Izabella Krzan nie mogła narzekać na brak nowych ofert zatrudnienia. Już dłuższy czas temu zaczęła pojawiać się kanale Zero na YouTube, a niedawno przekazano, że dołącza do ekipy TVN Style jako gospodyni nowego formatu Dobry Wieczór. Do tego ostatnio ogłoszono, że znów stworzy ekranowy duet z Tomaszem Kamelem. Jej dawny partner z Pytania na śniadanie został nową twarzą kanału Krzysztofa Stanowskiego. Izabella Krzan o romansie z Norbim. W końcu w czwartek 5 września Izabella Krzan i Tomasz Kamel po raz pierwszy wystąpili razem na kanale Zero. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat plotek i medialnych doniesień o rzekomych romansach. Krzan rozwiała wątpliwości dotyczące jej relacji z Norbim, z którym w ostatnich latach współprowadziła Koło Fortuny, oświadczając wprost: Nigdy mi nie zarzucali romansu z Norbim, i za niedawno zdecydowała się też na szczere wyznanie, co łączy ją aktualnie z Rafałem Brzozowskim. Z nim także występowała w Kole Fortuny. Jak zdradziła Faktowi, znajomość nie tylko nie zanikła, ale staje się coraz bardziej zażyła. Ja z Rafałkiem, z Brzozulkiem moim kochanym, zdzwaniam się raz na jakiś czas, pogadamy sobie. Tęsknię za naszą pracą, choć ja uważam, że my się najlepiej wszyscy z telewizji dogadujemy poza kamerami. Trzymam za niego kciuki, Rafał trzyma za mnie, zdzwanialiśmy się dosłownie ze 3 dni temu i też pogadaliśmy, co u nas słychać, wyznała, podsumowując. Cieszę się, że ta relacja została i będziemy ją tylko wzmacniać.